A co ciekawe, nie mamy wewnątrz tak środek zwanego śrub... Dobra, jeszcze raz. Bo mi się bekło. Tak to jest, jak się zje przed tym. Dobra, lecimy. No to co, żeś zaczął beze mnie? No chór na panie pada, trzeba szybko usmażyć. Zobacz, jaki boczuś mamy. Złote, a skromne, widziałeś? Alton Design. No kurna, hello. To jest ten Alton? No, niech to inny. Ty, Boro, wiesz co, zróbmy tak, że ty przytrzymasz tą patelnię, dobra? A ja będę wrzucał jaja, dobra? O, tak, 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 żeby nam... I teraz ja zdejmę, żeby nam... Oleż pięknie weszło, zobacz. Ależ zobacz, zobacz panie, jakie to będzie smaczne. Jak to pachnie. No kurna, słuchajcie, zróbcie sobie kiedyś na wolnym powietrzu jajówę. To, no, ty lubisz taką mocność ciętą? Nie, nie, ja nie jeszcze możesz ją troszkę pociągnąć. Dobra, tak? Weź sobie suchy talerz, bo ten jest mokry. Ależ to jest pyszota. I za chwilkę i patrz, i teraz jeszcze, zobacz, zaraz ci pokażę panie. Tak, bułeczunia musi być. O, zobacz, taka dobra pszenna, żeby na żołądeczek było dobre. I proszę bardzo, et voilà. Tylko nie z tej naklejki. To sadełko ci się zawiązało. O, żeśmy odpoczęli. No to zaraz może w końcu do sedna. Tak, przejdźmy do sedna. No ale oczywiście przypominam, że to jest najbardziej kulinarny kanał o broni w Polsce. Uwaga, otwieram skrzyneczkę, w której zobaczycie właśnie Life Free Armor, czyli amerykańskiej produkcji karabin, za który, uwaga, w puchaczu zapłacicie nie więcej niż 4,5 tysiąca złotych. A tego... to może nawet taniej. No w każdym razie w puchaczu pytajcie na hasło Kwiatek Strzelnica TV. Może bym jakiś rabat zrobił? Nie, na pewno zrobię. Także myślę, że chłopaki z puchacza, szczególnie Kamil, myślę, będzie otwarty na wasze propozycje. Zamontowaliśmy tutaj lunetę Redwin, którą, przypomnę wam, ja teraz współpracuję z tą firmą, dostałem od nich kilkanaście różnych kolimatorów, lunet, powiększalników i tak dalej. No i dzisiaj tego LFA ubraliśmy właśnie w taką lunetę Scarlet, to jest luneta biegowa. Zwróćcie uwagę, że te lunety coraz częściej pojawiają się na przykład na broni wszelkiej maści komandosów, na przykład marinesów. Jak znajdę to zdjęcie, to wam wrzucę w tym momencie, gdzie właśnie marinesi trenując, wszyscy mają zamontowane biegówki. To jest luneta bardzo uniwersalna, ja oczywiście o niej wam bliżej opowiem. No i jeszcze warto zwrócić uwagę, że na takim tak zwanym offsecie zamontowałem jeszcze kolimatorek, który po prostu służy do tego, żeby strzelać już tak na bardzo krótkim dystansie, prawie z przyłożenia, tak? Bo wtedy ta luneta no raczej by tam, powiedzmy, roboty nam nie zrobiła. No to zaczniemy od tego, co jest w pudełeczku. W pudełeczku mamy 10-nabojowy magazynek PIMAK. Serio? No okej. Okay. Ale umówmy się, za 4,5 tysiąca złotych nie ma co za bardzo grymasić i wymagać. Natomiast to, co tutaj w tej folicy, to jest bardzo fajne, przyznam szczerze. Mamy oczywiście amerykańską kłódeczkę. Pamiętam, że jeden z widzów napisał do mnie, o co chodzi z tą amerykańską kłódeczką. Otóż Amerykanie do zabezpieczenia broni właściwie mogą użyć tylko i wyłącznie tego, tak? Gdzieś to przeplatasz, panie, przez komorę, no i powiedzmy, że broń jest nie do użycia, zabezpieczona jest takim kluczykiem. Podejrzewam, że panie, jakbyś tu paznokciem podłubał, to byś tą kłódeczkę otworzył. Oni nie muszą przechowywać broni w szafach pancernych, więc to jest takie właściwie zabezpieczenie, które ma chronić, powiedzmy, tą broń przed dziećmi, tak? Ale umówmy się. Natomiast tu są dwa, a właściwie trzy. O, nawet jest fajna naklejeczka, proszę bardzo. Life Free Armory. Life Free, czyli co, wolne życie, tak? Broń wolnego życia, wolnego obywatela Ameryki. Tam w ogóle te nazwy tych firm w Ameryce to właśnie tak często nawiązują do takiego ich bardzo dużego poczucia patriotyzmu. Mamy flagę bezpieczeństwa z logo, bardzo fajnie. I słuchajcie, tak, tu mamy Guns Owner, czyli kartę z kodem QR. Kiedy teraz go zeskanuję, pobiorę po prostu w jakąś tam instrukcję. A tutaj mamy LFA. A tu jest jakiś True American Manufacturing, czyli też pewnie jakaś tam historia firmy, ale co ciekawe, no numer telefonu oczywiście w sprawach jakichś tam gwarancji, natomiast z drugiej strony mamy taką metryczkę do, wiecie, przystrzeliwania broni, tam z jakiej amunicji i tak dalej. Bardzo, wiecie, taki podstawowy zestaw, ale fajnie, że mamy magazynek. Oczywiście w zestawie nie mamy przyrządów celowniczych mechanicznych. Od razu po prostu musimy coś sobie kupić w sklepie i zamontować.
Pierwsze, na co zwrócicie uwagę, to na pewno to, że jest to bardzo ładnie wykonany, bardzo ładnie poskładany, bardzo ładnie spasowany karabin, jak na tę półkę cenową. Zazwyczaj tak dobrze spasowane karabiny, tak fajnie wykonane, no mówmy się, zaczynały się od 7, 8, a czasem nawet 10 tysięcy złotych. Przyjrzyjmy się bliżej naszej LFA. Tu mamy oczywiście gwizdek, co też kiedyś pamiętam, tam poprawiliście mnie, że tych dolnych tutaj wycięć nie ma po to, żeby nie wzbudzały piachów w czasie strzelania z postawy leżącej. Ok, dalej mamy kutą na zimno lufę o długości 14,5 cala. I co ciekawe, ta lufa mniej więcej do tego momentu jest... Znaczy no grubościenna, no jest po prostu grubsza, a następnie przechodzi w profil ołówkowy. Pewnie tego na zdjęciu nie będziecie mogli zobaczyć, chociaż nawet pomyślałem sobie, że może odkręcimy to łoże, także może wam to pokażę. I najważniejsze jest to, że mamy tutaj niskoprofilowy blok gazowy. Z tego co widzę, niestety chyba nie jest regulowany, nawet na pewno. Mamy po prostu blok gazowy, mówię niskoprofilowy, ponieważ cała lufa przykryta jest, zwróćcie uwagę, niskoprofilowym łożem wykonanym z aluminium. I na pewno odkręcę to łoże, tak, już teraz wiem, ponieważ zwróćcie uwagę w tym miejscu, pamiętacie takie, bardzo często, pamiętasz, takie dzióbki wystawały, nie? Które zapierały się o komorę zamkową. I to jest zrobione po to, żeby nam to łoże się nie obkręcało. A w tym wypadku, słuchajcie, tutaj to nie występuje, więc jakoś musieli to łoże zakleszczyć, tak? No, żeby właśnie przy upadku broni, czy przy jakimś takim intensywnym użytkowaniu, żeby nam się to nie kręciło. Ja ci zazdroszczę trochę, że stoisz pod parasolką. Taka praca. Taka praca. Bardzo jestem ciekaw, co tam znajduje się, wiesz co, pod spodem, nie? Że wiesz, że nie zrobiono tutaj tych takich właśnie dzióbków, języczków. No, ale to sobie zobaczymy też właśnie. Bloczek gazowy, zobaczymy sobie lufę. Na lufie też mamy trochę informacji różnych napisanych, więc sprawdzimy, jaki ma skok gwintu. O, widzisz. Czyli nie mamy tu żadnych, jak to się mówi, tu wiesz, tu powinny być takie wzdłużne zadziory, nie? Tu pokaż, tu. Tu powinny być takie wzdłużne i wtedy tu powinny być jakieś tam wypustki, jakby to jedno w drugie weszło. Kliny, dokładnie. Nie ma. Powiem ci, że jestem tym trochę zaskoczony. I ono... Zawiedziony. No to powiem ci, że trochę tak? Jednak... Masz taką siłę, że obkręcasz włosy wokół własnej osi. O Jezus, no dobrze. No. Dobra, ale umówmy się. No dobra, będę się czepiał. Okej. Okay. Zobaczmy teraz właśnie lufę wspomnianą, czyli mówiłem, że tu jest taka grubsza, powiedzmy, przechodzi w taki, ale umówmy się, minimalny ten profil ołówkowy, tak? Także spoko. No i tu mamy blok gazowy. I powiedz mi, czy ta śrubka to jest regulacja tego bloku? Patrz, zobacz. Boże, ja mam... No. Jak nie ty? Wiem, trzeba pokręcić. Tam jest jakiś imbusik? No chyba tak, ale taki panie ciniusi, wiesz. No ta, nie, to są jakieś tam, wiesz, śrubki. Nie jest. Zresztą też gadamy teraz, że no nie w tych pieniądzach, nie? Za 4,5 tysiąca złotych. Mamy po prostu niskoprofilowy blok gazowy. I też jeszcze ważna informacja. O, pokażmy tutaj to, co tu jest napisane. Mamy tak, 223 Wild, czyli przyjmie też 5,56x45. Mamy skok gwintu 1x7 i lufę długości, co już mówiłem, 14,5 cala. Czyli sposób montażu łoża taki dość prosty, jak ja to mówię, na tak zwaną skrętkę, no po prostu na zacisk. Ten zacisk, no... Pamiętajcie, żeby też skręcać takie łoże na przykład jakimś kluczem dynamometrycznym, tak sobie pomyślałem. Ja nie mam takiego. Może kiedyś tam się dorobię, nie? Tak jak wagi do spustu. Ja mam wagę w ręku. 2,5 newta masz tutaj. Tak, tu mam, panie, obkręcam, jest dobrze. A jeszcze pokażmy, że tutaj są... Co? Gwint jest w tym łożu z aluminium, żeby nie zerwać. No dokładnie, no to trzeba tak, wiecie, z czuciem, tak? No nie na chama, nie na siłę, bo tak jak mówisz, Boro, można po prostu bardzo łatwo takie... O, no dobrze. Obkręca się? Co? No nie obkręca się. No jest, wiesz, no... Wiesz, to chodzi o to, że jak broń na przykład upadnie, tak? Szczególnie teraz, kiedy mamy tutaj przykręcony ten offset, no to powiedzmy, jak będzie tak upadał, no to mamy dźwignię, która może go jakoś tam obkręcić. No, wolałbym, żeby te dzióbki zabezpieczające były, albo żeby rozwiązanie tego mechanizmu było... takie bardziej zmyślne. Ja już wam wielokrotnie pokazywałem, w jaki sposób można to zrobić, tak? W wielu różnych innych konstrukcjach, ale droższych.
Oczywiście dalej mamy komorę zamkową i komorę spustową wraz z gniazdem magazynka. Bardzo ciekawie zaprojektowane. No, przyznasz są, tak? No, ja takiego nie widziałem. Elegancko. I co też ważne, elegancko te komory ze sobą są spasowane. Nie ma żadnych luzów, co w jakichś tam powiedzmy taniochach, no, a czasem po prostu występuje. Tu mamy, zobaczcie, takie, jak ja to mówię, takie ciosane powierzchnie. Nie zaoblone, tylko tak jakbyś właśnie wziął nożyk i tutaj właśnie tak, o panie, ścinał. I to samo mamy też po drugiej stronie. O, zobaczcie, no nie przypomina to jak gdyby innych karabinów typu AR-15, też właśnie jakieś takie płaszczyzny. Zobaczcie, jak ładnie jest jedna część z tą drugą spasowane. Czasem występuje tutaj na przykład takie przesunięcie, nie? Tego, wiesz, tak, gniazdeczka, a tu, wiesz, tak to wykombinowali. No i muszę przyznać, że za to naprawdę wielki szacun. Widać staranność roboty. A teraz jeszcze taka ciekawostka, w momencie kiedy, bo ja kiedy wziąłem ten karabin do ręki i tak, wiesz, patrzę, mówię, kurna, nie ma luzów, to mówię, pewnie jest śrubunek, wiesz jaki? Regulacja, tak, która powoduje, że... Albo gumeczka, zobaczcie, o, zaraz wam pokażę. W moim zajonie, tu, w tym miejscu, mamy właśnie taką śrubkę, którą wykręcamy od spodu, po to, żeby zlikwidować ten luz. Przy czym, uwaga, pamiętajcie, żeby tej śruby, kurna, nie dokręcić na chama, bo po prostu nie otworzycie albo nie złożycie, Boro teraz robi. Nie, ja muszę mieć kamerę na czole, ja muszę filmować twoje miny, kurna. Boro se kiedyś tak dokręcił, żeby ten karabinu nie mógł rozłożyć. Ale tak było, wiesz. Ale nie było luzu. Ale nie było luzu. Nie wiało przeszpany. To znaczy, słuchaj, powiem tak, mnie te luzy nie przeszkadzają. Pamiętajcie, że te luzy między tymi komorami nie mają wpływu na celność broni, tak? Chyba, że strzelasz na 1500 yardów, no to wtedy tak, ale na dystansie, na którym strzelamy, nie ma to znaczenia. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że dzisiaj ta lunetka przechodzi właśnie test mokrości. Zobaczcie. Szczelności. Będziemy sprawdzać. No na razie zaszło nam taką mgłą, ale to z zewnątrz, także spoko. Dobra, idźmy dalej z manipulatorami, bo ja już zmokłem cały. Mamy oczywiście ping-ponga, mamy zatrzask magazynka, mamy bezpiecznik, to wszystko jest po jednej stronie, w sensie, no nie jest zdublowane, o może tak się wyrażę. I również mamy tutaj dźwignię przeładowania, która posiada tylko i wyłącznie z jednej strony tą rączkę do jej uruchomienia, tak? I przyznam szczerze, że ja bym wolał, powiedzmy, nie wiem, ze 200 drożej dopłacić i po prostu na przykład, żeby takiego radiana zamontowali, tak? Czyli dźwignię, którą możemy uruchomić z lewej i prawej strony. Ci, którzy strzelają z karabinów AR-15, wiedzą, że o ile tam bezpiecznik, powiedzmy, tak? No ping-pong, no też by się czasem przydał, ale dźwignia naprawdę robi robotę. No tutaj po prostu, jeżeli ktoś będzie, no ja bym sobie od razu kupił po prostu, tak? Jakiegoś, mówię, radiana, czy jakiegoś tam inną, czy jakiegoś tam Chińczyka, czy coś. Chociaż nie kupujcie chińskich akcesoriów. No w każdym razie, no podwójna byłaby lepsza w tym wypadku. Powiedziałem, że nie kupujcie chińskich akcesoriów, a mam na zamontowaną chińską lunetę. Ale ona jest z polskiej dystrybucji, ma polską gwarancję i to jest najważniejsze. I nawet jak nie da się jej naprawić, to wam wymienią na nową. I panie, po polsku się dogadasz z gościem, a nie po chińsku. Spójrzmy jeszcze na kolbę, która to też moim zdaniem jest bardzo ładna, bardzo tak wiecie, no to ma jakieś tam luzy, ale spoko. Gumowa stopka, gniazda wciśnij kropka, co ciekawe dwa, obustronne. To jest taka kolba, która ma troszkę powiększoną te poduszki policzkowe. Natomiast ja w moim zajonie miałem jeszcze większe te poduszki. W momencie, kiedy biegaliśmy i na przykład braliśmy broń pod pachę, to mnie było po prostu niewygodnie. Więc zamontowałem minimalistycznego MacPula. Natomiast to jest takie, myślę, rozwiązanie pośrednie między właśnie minimalistyczną kolbą, a taką, która po prostu jest wygodna w czasie składania się do strzału. Mamy tutaj taki fajny punkt podparcia, tak, na nasz polik. No i oczywiście tą kolbę można sobie tam, powiedzmy, regulować, tak, do przodu i do tyłu, na zwykłej prowadnicy. No i jeszcze tak zerkam, a jeszcze gniazda wciśnij kropka mamy tu i tu. Oczywiście łoże jest, zwróćcie uwagę, w M-lokach. Natomiast co ciekawe, na górze, tu zobaczcie, nie mamy szyny pikatyny, tylko mamy krótki odcinek w tym miejscu do zamontowania, powiedzmy, jakiegoś przyrządu czy czegoś tam i krótki odcinek, który dochodzi do komory zamkowej, do którego, jak widzicie, zamontowałem ten offset.
Ale trzeba przyznać, że to jest jakieś takie, myślę, fajne rozwiązanie. Jest po prostu to łoże jest wygodne. Nawet jak bez rękawiczek za nie złapiemy, to się tutaj nie wiecie. Ale nie pomontuję sobie dodatkowych celowniczków, latareczek. Ale błagam cię. Dzwoneczków, ale czujniczków. Dobra, powiedz mi, co ci jest więcej potrzebne niż to, co ja tutaj zamontowałem? Co jeszcze chciałbyś tu zamontować? No celownik. Może popłynąć. No dobra, celownik laserowy, jakiegoś tam... Latareczka, tak? No to latareczkę na M-Loku sobie zamontujesz. Tutaj chwycik by się przydał jeszcze. A no, nie, ale to na M-Loczku. Na M-Loczku wszystko, dobra, no. Dobra, wszystko dobra, M-Loczek, dobra. Panie. Dobra. No tu przypniesz jakiegoś tam Dibala, nie, czy jak to się nazywają te... M-Peku. Dibala. Nie, Peku-Paku, tam te są takie, wiesz... No nie, no Peku-Paku to będzie mieć środek ciężkości, nikt mi przesunie, no to... Bo wiesz co, stój już tam pod tą parasolką, dobrze? Łoże, jak ja to mówię, niskoprofilowe, jeżeli byście z przodu spojrzeli, tak, jest bardzo takie fajne, bardzo blisko lufy i tutaj daje też dużego plusa, ale minusa za to, że nie ma uszków, które przytrzymują je, żeby się nie obracało. I to właściwie chyba wszystko, nie? Co miałem do pokazania. Made in USA. Frill Incorporation. No to też właśnie, ja to czytam, panie. Tu jest napisane Techaril, Trill. CCS. Kurna, panie, tu masz symboli po prostu więcej niż w książce telefonicznej. I zobacz. Made in USA. No mówię USA. No. Nie, słuchajcie, karabin jest w całości zrobiony w Ameryce. Oni tam, wiecie, oni tam nie biorą od Chińczyków, bo się nie lubią, więc oni po prostu robią Made in USA. A dokładnie ten model jest z Melbourne na Florydzie, tak? Melbourne jest na Florydzie? Tak. Melbourne? Nie, to chyba nie Melbourne. Nie, Melbourne, no to Melbourne, Floryda. Jakby co tam je poprawcie. Nie no, zobacz jakie masz tutaj, wiesz, laserkiem czy tam jakimś tam, widzisz te graweruneczki. Ładnie to jest zrobione. Nie, no daje smaczek. Nie no, daje. I wiesz, i ten kolor jeszcze też jest fajny. Oczywiście możecie kupić czarny. A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o chwycie, który jest chyba, już to ci mówię, tej samej firmy co ta kolba. Czyli Thrill. T-H-R-I-L. Thrill. Made in USA, czyli też mamy, on jest troszkę bardziej chyba pionowy, tak mi się wydaje, ale wygodny, po prostu zwyczajnie, nie? No. Tu oczywiście, stan z Pensylwanii, tu oczywiście powinien 1480 tysięcy strzałów oddać 3B i wtedy byśmy wszystko już wiedzieli. Bardzo szanuję naprawdę, bo się też często spotykamy na strzelnicy, natomiast no mnie nie stać, panie, na to, żeby wystrzelać tyle, nie? Natomiast ten karabin na pewno już swoje przeszedł, ponieważ to jest demówka i no po prostu zwyczajnie no, jest cały czas w użyciu, tak? Można było z niego strzelać na strzelnicy puchacza, tak? Żeby się z bronią zapoznać. Przypomnę, LFA amerykańska. Ja bym tylko, poczekaj, daj mi ten zameczek. Ja bym tylko, panie, zobacz, ja zrobię taką jedną rzecz, patrz, panie. To wyjmę i włożę to. I wtedy to jest dla mnie byłby... Ty, a co na tak ciężko tu wchodzi? Ale numer... Ty! Jak to? Ty, mordo! O Jezu! Masz spuchniętą. Ty, no ale błagam cię, dlaczego to, ja panie? Przecież to jest... Przecież to jest radian, to przecież jest, kurwa, to nie jest jakiś no-name. Oj! Albo może ten radian masz, tylko napisz radian. Nie, jest, błagam cię, kupiłem. Gdzieś kupił tam. Ty, ale dziwnie. No ty, powiem ci, że tego się nie spodziewałem. Ja w ogóle pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, że panie dźwignia... No stary, no zobacz jak na ciężko nie, wchodzi. To już jest. Czekaj, ja go... Nie, no tam dyskwalifikacja. No nie musisz po prostu tej dźwigni zakładać. Nie musisz po prostu przeładować. Oj, panie. O nie, 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 nie. Ale dobrze spasowana wtedy. No jest, ale to nie może tak chodzić. Oj, 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 nie, 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 au, au, oj nie, trzeba wymienić. Patrz, a już myślałem, że... No to podpiłować to, że... Ale widzisz, że chciałem wujka, kurna, sama oszukać, nie? I powiedzieć, a ja se swoją dźwignię, a wujek sam mówi... A sobie, kurna, nie założysz, bo musisz laszej używać, o, widzisz, i ta, no, wchodzi tak, jak powinna. No, powiem ci szczerze, no, tak naprawdę się nie spodziewałem, no, dobra, no, okej. Co ten wątpliwy jest na tej radzie? Kurna, wiesz, błagam cię, no, kupię. One normalnie w sklepie firmowym. No co ta? Zaczkę, żeś na poczcie odbierał. AliExpress. No dobrze, poczekaj jeszcze tylko. Już wyjmę, bo potem mi kto napisze, że panie, nie, taka nierzetelna recenzja, bo żeś nie wyjął tej... No ale to jest...
Nie, no ładnie zrobiony. No to jest oczywiście sprężyna powrotna wraz właśnie z takim, jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. Buffer? Tak. Buffer? Buffer. I nie ma kręgów. I, a, tak. O, widzisz. No, ty, u mnie w zionie były jakieś, nie? No bo ty żeś tak strzelasz dużo. No dobrze, no to słuchajcie, no to nie ma kręgów po jakimś tam, powiedzmy, przelocie. Niestety nie, jak gdyby nie dowiedziałem się, jaki ma to przelot. Więc trudno powiedzieć. No dobra, no to pokażę wam teraz też pracę tego spustu, dobra? Mamy jednooporowy. Nie, no ładny, taki no, metaliczny. Taki jest, no. No. Poczekaj, jeszcze reset sprawdzę. Poczekaj. Dobra, uwaga. Ty, ładny też, tak nie odbija palca, nie? No jest dobrze, ale wiesz co zrobimy? Sprawdzimy, ile on waży. Bo myślę, że tutaj będzie trochę. Kilogramów. Nie spodziewałbym się 2,5. Ale zaraz zobaczymy. O Jezus, kurna, Kwiatkowski, wymień baterię w tym urządzonku. Uwaga, poczekaj, filmujesz? Tak. Ty, kurwa, panie. 2 kilosy. No. Ty, no błagam cię. No, no panie, pokaż na jeszcze. Kurna, 2,130. Znaczy, nie 2. Kurna, prawda, tak. Co by pomyślał? Nie, naprawdę, ale powiem ci, że wydawało mi się, że ten spust będzie cięższy, kurna. Może szarpał. Cholera, wiesz co? No teraz 2,300, nie? No to przyjmijmy, że te 2,100. 2,200, no już. Tak, tak, no 2,200, no zajebisty wynik, panie. Nie, no ty, no jest naprawdę sztosik. Kurka, blaszka. Za w tych pieniądzach? Za 4,5 kafla? Bardzo jesteśmy zadowoleni. Mi kurtyna opadła. Wiesz co, pomyślałem sobie, że jak będziemy testować później na przykład jakieś inne karabiny, gdzie mamy rączkę tylko jednostronną, to będziemy zawsze próbować tego radiana włożyć. Co? Z Chin. No dobrze. Nie jest, a powtarzam ci, że nie jest z Chin. Tu jest napisane made in... Ale wiesz, że teraz już się fama rozejdzie. Nie, to nie jest chiński radian. Powtarzam, kupiłem go normalnie w opakowaniu, w blisterku, w Błosie. No proszę cię, no kurna. I wiesz co, i wtedy byśmy sprawdzali, czy on włazi. No bo to powiem ci, że jestem mega zaskoczony, że nie chciał tu wejść. Okej. Okay. Zapraszam na Strzelnica News, które chciałbym rozpocząć od przeprosin za to, że wczoraj nie było najnowszego odcinka w poniedziałek. Wiem, że bardzo wiele osób na niego czekało. Wyjechałem na targi Enforce Tag do Norymbergi, gdzie jestem, i chciałem po prostu ten odcinek zamieścić razem z taką krótką relacją z tych targów, właśnie w Strzelnica News. No niestety okazało się, że internet po prostu nie działał tam dobrze. Okazało się, że zrywa połączenia i po prostu tego odcinka nie mogłem wrzucić. Dlatego wrzucam go dopiero dzisiaj. Natomiast relacji z Enforce Tag oczywiście spodziewajcie się już niedługo na moim kanale. Celowniki, które widzicie na broni w tym odcinku, pochodzą z firmy Redwin Polska. Przy czym mówię o tym, że to jest Redwin Polska, bo do tej pory tą optykę mogliście kupić na przykład na AliExpress. Natomiast teraz mamy polskiego dystrybutora tej optyki, właśnie Redwin Polska z Łodzi. I co ciekawe, firma daje pełną gwarancję na tą optykę oraz możliwość na przykład wymiany celownika na nowy, kiedy nie będzie możliwe naprawienie tego celownika, co uważam, że jest bardzo dużą wartością dodaną. Oczywiście pewnie zapłacicie za ten celownik tutaj w Polsce trochę drożej niż na AliExpress, ale macie po prostu wtedy wsparcie techniczne i gwarancję, która obejmuje właśnie wszelkie jakieś tam uszkodzenia i naprawy. Warto zwrócić uwagę na najnowszą propozycję od Redwin, czyli Cobra TRA z plamką 3 MOA. To jest zamknięty kolimator, który możemy oczywiście zamontować sobie, powiedzmy, na pistolecie. I tutaj macie do dyspozycji kilka rodzajów płytek do RMR-a, do RMS-C, RMS-SC oraz do Doktera, a także w komplecie będziecie mieli od razu montaż na szynę Picatinny. Także myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Sprawdźcie sobie cenę tych kolimatorów na redwinoptics.pl. Link wrzucę wam w opis. Do sklepu Strefa Celu przyszła najnowsza dostawa karabinów BCM. Wiem, że tam bardzo często je kupujecie, ponieważ są dostępne i wreszcie są znów dostępne. Oraz też przyszła najnowsza dostawa z firmy Mantis i tutaj macie do wyboru Blackbirda X, a także wszystkie Mantisy, które są dostępne w Polsce. Zapraszam do Strefy Celu na Aleje Waszyngtonu.
Waszyngtona w Warszawie. Groźna mina Andrzeja świadczy, że przyszła gruba dostawa do sklepu Militaria Tylice. Jak widzicie, mamy dużą dostawę amunicji Fioki, a także optyki, a właściwie optyki z termowizją, czyli Hikimikro. Ja już Wam tą optykę pokazywałem przy okazji mojej wizyty w Militaria Tylice, natomiast tam macie oczywiście bardzo duży wybór tej optyki i mam nadzieję, że uda mi się też za jakiś czas pożyczyć ją do jakichś tam testów i żeby Wam ją bliżej pokazać. Amunicja Selyer Belo, 9 w Parabellum za złoty 5 groszy przy zakupie 1000 sztuk. To oczywiście promocja w sklepie Puchacz Strzelecko-Myśliwskim w Piotrkowie Trybunalskim. A to, co widzicie na obrazku, to jest Beretta 1301 Pro, czyli sprzęt, który jest używany obecnie przez większość zawodników dynamicznych strzelbowych na świecie. Także nasi mistrzowie, którzy ostatnio przyjechali do Polski z medalami, dostali takie strzelby w prezencie od Kalibra.pl. Ja tą strzelbę oczywiście pokażę Wam w odcinku. Pamiętajcie tylko, że nie jestem zawodnikiem sportowym, który jest w stanie ocenić jej walory, ale tak naprawdę myślę, że reklama tej strzelby nie jest specjalnie potrzebna, natomiast jestem bardzo jej ciekaw i z chęcią Wam ją pokażę już w kolejnym odcinku Strzelnicy TV. Sklep RP Arms, a właściwie jego filia w Poznaniu, właśnie zakończyło zestaw promocji z okazji otwarcia tego najnowszego salonu. Oczywiście spodziewajcie się grubych promocji także w ciągu tego roku, bo myślę, że na pewno na tym nie poprzestaną. Natomiast informuję jeszcze raz poznaniaków, że macie teraz filię sklepu RP Arms w swoim mieście. Co ciekawe, RP Arms to bardzo nowoczesny sklep z bronią, z bardzo fajnym podejściem do klienta, który jest także sponsorem Strzelnicy TV i do którego bardzo serdecznie zapraszam na zakupy. Wpadłem na chwilkę do salonu broni na warszawskim Bemowie. To ten sklep koło, wiecie czego? Koło mnie jest Julia, która opowie Wam o kilku bardzo fajnych promocjach. W tej chwili mamy dostępne dwa bardzo fajne, znane i lubiane pistolety SF-19 od firmy HS. One wcześniej były w cenie 3600, w tym momencie mamy je w cenie 3240. I ta promocja trwa tylko 2 tygodnie. Dokładnie. No więc się pospieszcie, jak gdybyście byli ciekawi tych pistoletów, to już Wam je kiedyś pokazywałem. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Strzelaj z Szeryfem z USA, z Matem z DTF-u i z Kwiatkiem ze Strzelnicy TV. To tak naprawdę nasza wspólna inicjatywa, żebyśmy mogli spotkać się w dość kameralnym gronie i po prostu wziąć udział w treningu właśnie z Szeryfem z USA, który pokaże Wam różne policyjne taktyki i techniki, których tak naprawdę używa na co dzień w czasie swojej służby na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Szeryf z USA oczywiście dorzuci do tego także, jak powiedzieć, elementy taktyki SWAT, ponieważ też został przeszkolony w tej dziedzinie i po prostu pokażę Wam szkolenie z pistoletu, tylko i wyłącznie z pistoletu nowoczesnego, samopowtarzalnego, dlatego polecam, żeby zabrać ze sobą tego typu broń. Matt z DTF-u zajmie się karabinem typu AR-15 i tutaj także moja sugestia, żebyście zabrali na to szkolenie karabin z typu AR-15 albo bardzo podobny, także nie zabieramy Mosinów, jakichś tam Galilów i AK, tylko przyjedźcie za AR-15. Dodam, że szkolenie jest przeznaczone dla osób, które są obyte z bronią, które potrafią przemieszczać się z bronią i potrafią się zachować w taki sposób, że będą bezpieczni dla siebie i dla otoczenia. To szkolenie odbędzie się 15 czerwca na strzelnicy Poligon w Zapadach. Oczywiście gwarantuje pełną całodniową wyżerkę i świetne spotkanie. Naprawdę myślę, że z 3 cool gościami. No trochę głupio mi mówić tak o sobie, ponieważ to ja organizuję, więc po prostu zapraszam w swoim imieniu, w imieniu Szeryfa USA oraz w imieniu Mata z DTF-u. Link do biletów macie w opisie. Zapraszam Was na Euro Target Show, czyli targi łowiectwa, strzelectwa, survivalu, militariów szeroko pojętych, które odbędą się na targach poznańskich w Poznaniu między 22 a 24 marca. 23 marca, czyli w sobotę, pojawię się i będę na całych targach od rana do wieczora, żebym mógł się z Wami spotkać, mógł porozdawać naklejki, żebyśmy mogli porobić sobie selfiaki i po prostu zwyczajnie po ludzku pogadać. Jest tak przewidziane chyba w okolicach godziny 13, ale to Wam jeszcze potwierdzę. Mój taki półgodzinne spotkanie ze mną na scenie, gdzie opowiem Wam o najciekawszych konstrukcjach strzeleckich, z jakimi miałem do czynienia w poprzednim roku, czyli w 2023. Zebrało się tego trochę. Chciałbym Wam po prostu bliżej o tych konstrukcjach opowiedzieć, dlaczego uważam, że są właśnie najciekawsze, czy warte na przykład zakupu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie 23 marca na Euro Target Show, na targi poznańskie do Poznania. A jeszcze jedno, już niedługo na Facebooku będę miał dla Was kilkanaście, chyba z tego co pamiętam, zaproszeń darmowych na jednodniowe wejście na Euro Target Show. Cześć moi drodzy! W jednym z ostatnich odcinków u Kwiatka mogliście zobaczyć recenzję strzelby Hand Group w systemie Pump Action. Tą oraz wiele innych modeli posiadamy u siebie w sprzedaży. Katalog możecie zobaczyć na stronie, ale posiadamy również szeroką ofertę strzelb półautomatycznych. Jest tu m.in. kopia Benelli M4, MX4. Mamy także strzelbę na magazynki w systemie aerowym VM12. Posiadamy także taką ciekawostkę jak strzelba przypominająca Skara SCX-12, również na magazynki. Każda z tych strzelb
posiada bardzo szeroki zestaw, który możecie zobaczyć na przykładzie strzelby FM12. Są to dwa magazynki, czoki, sling, dwa rodzaje przyrządów oraz przedni chwyt. Posiadamy również w ofercie strzelby w systemie lever action, te akurat na naboje 410, ale są także na klasyczną 12. Ciekawostką również są strzelby dwulufowe z dwoma magazynkami w systemie pump action. Zapraszamy serdecznie do nas. To były Strzelnica News. Strzelimy na razie 5, ponieważ celownik jest do przyzerowania. Oj, widzicie, teraz gdybym miał dźwignię dwustronną, to bym sobie tu wcisnął boltkacz i odblokował, a tak to, panie, trzeba się, wiesz, o, gimnastykować. Czy się czepiam? Strzelę na razie do dychy kwiatka. Zamek w tylnym położeniu. Chodźcie. No, jesteśmy prawie w celu. No, nie, no, ale to z wolnej ręki. Tak, zmoknięty, zmarznięty. Dobra, przyczepimy dwójnóg i będziemy, wiesz, robić misterną robotę za chwilę. No. Karabin ma bardzo fajny odrzut i podrzut, znaczy bardzo mało odczuwalny. Nie wyszarpie was i trzeba przyznać, że bardzo przyjemnie pracuje. No, już widzę na tarczy, że musimy dość mocno pokręcić. O, panie. Nie no, kurnać. No to prawdziwa kończynka. No jest, tak, to fakt. Semła. Ale musimy pokręcić tak, centymetrów tu mamy ile? Z 8? Z 8. Ten ostatni. Chyba mi tak sobie poszedł. To było wcześniej, a to było teraz. No to co, mam 3 dychy. Tak? To było to pierwsze. Tu. Potem strzeliliśmy, bo żeśmy tam liczyli, ile co jest moła i w ogóle. No i pani weszliśmy. Dobrze jest? Tak. Nie, nie dać jeszcze skliczka? No nie, no dobra. Nie, no dobrze jest, no. Panie, z karabinu AR-15. I to zajęło ci tylko regulację 40 minut. No nie, no krócej trochę, no. Bardzo ładnie strzela, bardzo płynnie, działa na strzelca. Nie... Powtarzalnie wylatują tak, łuski. Tak, tak, powtarzalnie wylatują łuski, czyli dobrze zestrojony blok gazowy. Ani nie przegazowany, ani... Ani nie dogazowany. No to co, idziemy na stówę. Tu strzelimy sobie z tej, co mam, tą GGG Sierra pocisk, panie, Bolt Tail, nie? I to jest 77 grainów. No i tu powinniśmy uzyskać w teorii najlepszy wynik. Oczywiście, jeżeli grupa nam się przesunie, tak, no to jest logiczne, tak, ponieważ broń jest przestrzelana na zupełnie innej amunicji. Natomiast tu mamy jeszcze, słuchajcie, fioki. 60 chyba 2 grainy, z tego co pamiętam. I to jest amunicja, z której na moim Zionie ja robię po prostu mega wyniki. Ja jestem z niej bardzo zadowolony, tylko że pamiętajcie, że ja w Zionie mam lufę 1:8. No ale sprawdzimy. I powiedzmy sobie szczerze, że jest trochę ujowo, tak? Znaczy, bo, mam podpowiedzieć? Tak, masz, no powiedz mi, czy to nie jest dobry znaczy, wynik? Znaczy nie jest. No nie jest, no. No mamy tu, powiedzmy, jakieś takie, powiedzmy, najlepsze skupienie, ale to błagam cię, no to jest, kurna, tu jest 3 moła. Ja tylko powiem tak, że pewnie zauważyliście, że te grupy są prawo-góra. Ponieważ tak naprawdę celownik był przyzerowany na Scorpio 55 grainów, a tu mamy Fioki 55 grainów, więc siłą rzeczy wiadomo, że to się mogło gdzieś tam przesunąć. Także spoko, tego nie braliśmy pod uwagę. Mieliśmy malutki cel,
który powinien dać nam, nie wiem, czy tu, czy tu, czy tu, tak? Potem byśmy sobie przyzerowali, ale jakieś skupienie. Natomiast tu, kuźwa, panie, nie masz skupienia, no. Nie masz. No nie masz, no. Nie, bo powiedzielibyśmy, że na przykład wina amunicji, tak? Gdybyśmy tu mieli, panie, tak, a tu tak, a tu tak, no to byśmy powiedzieli, dobra, strzelaj ta z 77 grainów. No ale, panie, no na każdy z tych wagomiarów 77, fioki 62 i tej fioki 55 grainów, no... No te wyniki są zbliżone do siebie. Znaczy wiesz, że ja cię nie odpuszczam. No. No ale tutaj to tak strzelałeś konstelacyjnie, takie tu masz. No jest, no są do. Nie, nie, panie, pas to, Oriona. To jest. Zbiór łabędzia. Wielki, jest ewidentnie wielki wóz. Wielki wóz, tak. Nie wiem, co chciałeś przez to wyrazić, ale. No nie, no moim zdaniem to no, szkoda. No nie, no, no mieliśmy lepsze wyniki. Mieliśmy. Proszę posłuchać. Znaczy, aż tak z tobą nie jest źle. Nie, no nie, tak, masz rację. Aż tak ze mną nie jest źle. Pomimo wad pewnych... Mieliśmy lunetę, przyzerowane wszystko, podpórki po śniadaniu. Dwie, po śniadaniu, dwie podpórki, dwójną, woreczek. Słuchajcie, postrzelajcie z tego AR-a za 4500, no ale moim zdaniem na stówę to, panie, to na jakieś tam mistrzostwa to bym z nim nie jechał. Na krótkim dystansie, tak? Pamiętasz, tam na te 25 tak żeśmy takie kończynuchny wycinali. Ale już na 100 metrach trochę się to porozjeżdżało. I mówię, powiem ci tak, 2 lata temu bym powiedział, że to jest moja wina. Ale już teraz nie. Te wyniki są do siebie zbyt podobne, żeby to było, wiesz. Żeby to była twoja wina. No, na, no tak, no bo jak tak, to by było na jednym tak, na drugim siak. Albo wina amunicji. No, no coś, coś, panie, chyba że nie strzelałem w okularach. To może spróbuję, chociaż zraz walniemy w okularach. Dobra, może coś się poprawi. Chodźcie. I tu strzelimy, słuchajcie, z 77 grainów i w tych, w okularach, dobra? Mówię, robimy to, no bo też no, nie chcemy jak gdyby skrzywdzić tego karabinu, tak? No, oczywiście, że tak. Wiesz, co teraz zrobiłem? Wyczułem ten moment tego takiego lekkiego przełamania, ale nie śmiej się, na serio. Nie, nie, czy... I dociągałem go i wtedy... I dopiero naciskałem na spust. Ten spust ma tutaj coś, panie... Nie tak. No nie tak, na 100 metrach na pewno, na bank jest do wymiany, tak mi się wydaje. I byśmy wtedy może lepsze wyniki osiągnęli, nie? Chodźcie. No i co? No i 100. No i hasto. No nie. No słuchajcie, no w okularach teraz, tak? Panie, wiesz. Chyba ten trójkącik nam się wyrysował. No nie, no błagam cię, no jest jeszcze gorzej niż tu. No co, spust? Dobrze, masz rozgrzeszenie. Ty masz rozgrzeszenie. No tak. Tak? Pomijamy twoją osobę tutaj. Jedyne co, na co trzeba zwrócić uwagę, to że strzela bardzo powtarzalnie. W sensie tak nie mam no jakieś takie... dość skomplikowane figury geometryczne. No, no tak. Czy to no. jest jakiś przekaz? Kręgi w zbożu. Trochę mi teraz ten dwójnóg tutaj przeszkadza. Ja go sobie zdejmę, dobra? O. I teraz wiesz, robimy tak. I o, poczekaj. No panie, chodź, zobacz. Nie, no panie, mnie to w zupełności wystarczy. No. Ja się też nie dziwię. Ja też uważam, że to panie, kierunek jest. Fajnie, tam trochę poszło nam, wiesz, w prawo. Bardzo dobrze. Broń mamy wyzerowaną. Tylec gotów? Tak. Pip. Czekaj. Dobra. Czekaj na 15, nie uciekaj za daleko. Teraz ze Scarlet. Dobra, i na 25 metrów. Uwaga, 3. Dobra, poczekaj, tam jeszcze coś zostało. Dziko. O, był dzik? Był, był. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Jest, no ale niestety te 2. To. To powtórz. Tak, no dobrze, mamy drugą tarczę, powtórzymy. To ja już się odwrócę. Tak, dobrze. Przelec gotów? Tak, gotów. Pip. No, fajnie, że słuchawek nie założyłem. Dajemy radę, słuchaj, proszę ciebie. Uwaga. Dobra.
Uwaga. Aż to nie było szybko. A, co, dostałem? No właśnie nie sądzę. Zamek w tym położeniu zostawimy po prostu. Jest pusto. No, jeszcze słuchawki jakbym miał na uszach, to w ogóle byłoby mega, super. Ale wiecie, byliśmy w boju, nie? Zaskoczyć. No mordo, jest celniej. No jest. Widziałeś, trening, czyli nic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jest dziewięć. No, zapadnie, za trzecim razem to się w takim kółku zmieścimy. Nie, bardzo fajnie karabin strzela. Obecnie uważam, że to jest jedna z lepszych opcji za 4,5 kafla. Na serio, mówię serio. Mimo tam drobnych, powiedzmy, wadełek typu... Radian? Tak, no że radian mi tu nie wszedł, to mnie trochę wkurzyło. No i tu, no, tu bym trochę coś, panie, no. Ale mówię, wciąż uważam, że za 4,5 kafla... Pa, bajka. Dobra. Sprawdzimy konwersję CMMG na 22LR, czy zadziała. Luneta cała zamokła, ale wszystko ładnie się tutaj, panie, kręci. Wszystko działa, wszystkie pokrętełka. Ten krzyż, który widzicie na obrazku, to jest tak zwany krzyż typu Delta. Postrzelamy sobie za chwilkę jeszcze z tej amunicji. Na razie sprawdzimy konwersję CMMG, która strzela amunicją 22 Long Rifle. Wystarczy tylko, przypominam, wrzucamy, nawet nie musimy tej rączki otwierać, po prostu wrzucamy do środka, tak? Zamykamy, sprawdzamy, czy da się przeładować. Nie musimy zakładać słuchawek. Dobra. No i co? I strzelimy sobie, powiedzmy, czekaj, obłocznie, tylko zmniejszę sobie troszkę powiększenie na, no na 3, ok. Dobra, uwaga. I wszystko poszło. Sprawdzamy czasem te konwersje na różnych aerach. Bo na przykład do jednego ze sklepów przy mnie przyszedł gościu i powiedział, że mu ta konwersja nie działa. Szczerze powiem, niestety nie zapytałem, co to za karabin, ale w chust byłem zdziwiony, tak? Ponieważ myśmy już na tej konwersji przetestowali, no będzie z kilkadziesiąt, nie? I wszystkie po prostu kurna działały, więc może jak oglądasz to akurat, widzu drogi, to napisz, co to był za karabin, z którym ta konwersja nie działała. Przyznam szczerze, jestem mega zaskoczony. Oczywiście te karabinki możecie sobie kupić w kolorze tam czarnym i na przykład właśnie takim brązowym. Niestety nie mam informacji, czy są jakieś tam zielone, czy inne. Natomiast to jest jakaś, nie wiem, anoda się nazywa, czy coś. No to jest jakieś takie, wiecie, pokrywka taka jak czarna, tylko że ta jest brązowa. I okej. Okay. Natomiast no, nie widzę tu żadnych jakichś ubytków na niej, żadnych jakichś otarć. Ten karabin, mówię, już przeszedł też swoje w różnych rękach, więc na razie moim zdaniem jest okej. Okay. Wyniki, które widzicie, no nas nie zadowalają. Mieliśmy lepsze wyniki na karabinach AR-15, można to zobaczyć w innych odcinkach. Także to myślę, że moje umiejętności stają się po prostu coraz lepsze, a nie coraz gorsze. Więc ten wynik jest zastanawiający. Czy winę ponosi tutaj na przykład spust, który moim zdaniem mógłby na te 100 metrów lepiej działać. Na krótkim dystansie pięknie, bajka, pach, pach, traficie w cel. Karabin jest świetnie poskładany. Jest zrobiony bardzo pomysłowo, ponieważ ma takie, wiecie, różne tam smaczki, feature'y. Ma te komory takie, które są bardzo fajnie ze sobą połączone, jak zespawane. I ogólnie jest bardzo dobrze wykonany. Jedyne, co bym zrobił, to wymienił spust oraz tą rączkę przeładowania, która jest, jak widzicie, jednostronna. Natomiast pamiętajcie, że na przykład taki radian tam do środka tam nie wszedł. Przyznam szczerze, pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją. Także bardzo dobry, dobrze wykonany karabin za 4,5 tysiąca złotych w puchaczu, jeżeli przyjdziecie i powołacie się na strzelnicę TV. Natomiast na 100 metrów strzela jak strzela. Jeżeli komuś taki wynik, bo umówmy się, to jest wynik, który pokazuje, że osiągnęlibyśmy cel w bojowym strzelaniu, tak? Trafiamy gościa w taką konfigurację i mamy sprawę załatwioną. To, że nie zrobiliśmy na nim moła czy półtora moła, nie kwalifikuje go, ponieważ do strzelania na dalszym dystansie, powiedzmy właśnie tych 100, 200 czy 300 metrów,
są zupełnie inne karabiny. Natomiast ten, myślę, że jest taką typową, po prostu bojową konstrukcją, którą będziemy najczęściej używać na krótkim i średnim dystansie. I wtedy w zupełności nam wystarczy. Ale to, czy wam taki karabin odpowiada, czy nie, to już zostawiam po prostu waszej decyzji. Ja wam pokazałem, jak strzela, pokazałem wam, jak wygląda. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Michał Kwiatkowski, odmeldowuję się, mówię do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrybowania i patronowania kanałowi.